przyjaciel, kruk. Co się teraz dzieje w Arkadii? Nie wiesz? Trwa wielka wojna! Od co? Tyreni zaatakowali mieszkańców północnych krain, a w Markurii zarządzą ewakuacji. Ginie coraz więcej ludzi. Wygląda na to, że tym razem Tyreni mogą wygrać. Mają po swojej stronie tę wielką, wirującą, chaotyczną, magiczną broń. Ach, nie. Już jej nie mają. Naprawdę? W takim razie może nasi przyjaciele mają jednak jakieś szanse. Ale uwierz mi, wcześniej wyglądało to nieciekawie. Zastanawiałem się nawet, czy nie przypomnieć sobie tyreńskiego. W każdym razie języka tych barbarzyńców. Brzmi strasznie gardłowo. Cały czas jakieś... Wiesz, co się stało z moim przyjaciółem? Twoim przyjaciółem? Przykro mi. Czekaj. Chyba widziałem tego Venara, z którym rozmawiałaś. Anaxusa? Zmierzał co sił w nogach na północ. A pan Westhouse był tak miły, że podzielił się ze mną szklaneczką whisky, kiedy zapytałem go, czy cię widział. Całkiem niezła. Całkiem. Ale jakiego miałem potem gaza. Oprócz tego nic nie wiem. Przykro. Masz jakiś pomysł? No cóż. Ja mam skrzydła, a ty nie. Jakby trzeba było gdzieś polecieć, to nie ma sprawy. Tak. Ale gdzie mam lecieć niby? Gdzie masz lecieć niby? Nie wiem, co mam zrobić. Do wieża strażnika. Tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Gdybym tylko wiedziała, co jest po drugiej stronie, na pewno znalazłabym jakiś sposób, żeby się tam przedostać. O, teraz i tylko. Gdybym tylko wiedziała, co jest po drugiej stronie, na pewno znalazłabym jakiś sposób, żeby się tam... Dużo bym dała, żeby zobaczyć, co tam jest na dole. Ale co? Tylko wiedziała, co jest po drugiej stronie, na pewno znalazłabym jakiś sposób, żeby się tam przedostać. No co mam zrobić? Mam się wracać. Jestem pomarańczowa. Tu jeszcze chmury. Co, odgonimy je? Talizmanem. Leć tam na drugą stronę, no. Do kanionu znowu. Nie. Czy to się gubię? Chciałabym, żebyś jeszcze raz poleciał w głąb kanionu. Znowu? Ale przecież tam nic nie ma. No dobra, dobra, już się robi. Może mam trzy razy dosyć, ja już cztery, nie wiem. Ojej. No i co? Co się tam na dole zmieniło? Dalej nic tam nie ma. Był. Mógłbyś przynieść mi trochę wody ze studni stworzenia? Co? Zwariowałaś? Niby jak mam ci przynieść wodę? Dziobie chyba. O nie. 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 Za nic tego nie zrobię. Daj spokój. Twój dziób świetnie się do tego nadaje. Nie potrzebuje tej wody dużo, tylko postaraj się jej połknąć. Hej, nie wątpię, że magia ma swoje dobre strony. Można od razu do czasu podarować panie, ale wziąć magiczną wodę do dzioba... Możecie stracić, że stracić życie. W najlepszym wypadku wybuchnę albo coś takiego. A w najgorszym? Słyszałem różne historie. Żadna dobrze się nie kończyła. Magia to nie zabawa. Magii się nie pije. Mamy coraz mniej czasu. A stawką w tej grze jest los, równowaga. Musisz mi pomóc. Musisz być bohaterem. Bohaterem? No pewnie. Frajerem? Na pewno
tylko kambojem. A niech to wszystko szlak. Zgoda. Zgoda. Rzucę wyzwanie losowi i zaryzykuję śmierć przez zatrucie magią. Jeśli co? Jeśli obiecasz, że przez najbliższy rok będziesz mnie iskała. Przez rok, więc honor i chwała nic dla ciebie nie znaczą. No, nie tyle co porządne odpchny. Goda, umowa stoi. A teraz leć. A fuj. Jaj. A napisała a fuj, a po co ta woda, nie wiem. Dobra, daj tam wodę. Dobrze, mi połączymy wodę, nie wiem czy. Jak ci poszło? Co masz z nią zrobić? Nie mogę jej od ciebie wziąć, więc to ty będziesz musiał zrobić z nią to, co trzeba. Zaraz, zaraz, niech pomyślę. Kanion? Powiedziałeś, że tam na dole nic nie ma, tak? Woda, którą trzymasz w dziobie, to magiczna woda ze stopni tworzenia. A co się stanie, jeśli dodamy magię tworzenia do niczego? Coś, prawda? Dobra. Dobra, dać się kurę. Lepiej niż nic. Poleć tam na dół i wypluj tę wodę w nicość, a potem od razu wracaj. Coś się musi stać, jestem tego pewna. Do końca wiem co.